Witam serdecznie pana doktora Bogusława Rogalskiego, eksperta do spraw międzynarodowych, prezesa Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, eurodeputowanego szóstej kadencji. Witam serdecznie, szczęść Boże, panie doktorze. Szczęść Boże, witam serdecznie. Panie doktorze, na chwilę przejdźmy do tematów dotyczących Litwy. Wybory parlamentarne przed nami już w październiku. W kontekście tych zbliżających się wyborów po raz kolejny są realizowane różnego rodzaju niecne plany. Myślę o tych skondensowanych atakach wymierzonych przeciwko Polakom mieszkającym na Litwie. Ta atmosfera przedwyborcza staje się także na Litwie coraz bardziej gorącą. Tak, atmosfera jest coraz bardziej gorąca. 11 października będziemy mieli wybory parlamentarne na Litwie. Polska Wspólnota, Akcja Wyborcza Polaków na Litwie, Związek Chrześcijańskich Rodzin jak zwykle w sposób taki bardzo dobrze zorganizowany i silny wystąpi w tych wyborach, wystawiając swoich kandydatów wszędzie, gdzie jest to możliwe. Ja tylko wspomnę, że obecnie właśnie Polska Partia, AWPL, ZHR, współrządzi Litwą, mając dwóch ministrów w bardzo dwóch ważnych ministerstwach, ma swój klub w Sejmasie ośmioosobowy i jestem przekonany, że po tych wyborach również odniesie sukces i będzie mieć taki wpływ, jak obecnie, a może i lepiej, na litewską scenę polityczną. Ale to jest właśnie te sukcesy polskiej partii i dobre prowadzenie polskiego ugrupowania przez jej lidera, europosła Waldemara Tomaszewskiego, jest solą w oku, zwłaszcza nacjonalistów i liberałów litewskich. I tak jak przy każdych wyborach, tym razem również, tylko w bardziej podstępny sposób, AWPL, ZHR, ale przede wszystkim Polacy na Wileńszczyźnie zostali zaatakowani przez Andriusa Tapinasa. To jest taki ultraliberalny dziennikarz, który w sprawach polskich, polskiej mniejszości mówi językiem Wytautasa Landsbergisa, tego samego Landsbergisa, lidera konserwatystów od dziesięcioleci, które kiedyś w 2006-2007 roku wzywał do, cytuję, historycznego zwycięstwa nad Polakami. To jest ta ciąg dalszy tej antypolskiej polityki na Litwie, prowadzonej przez konserwatystów i liberałów litewskich. Tyle, że tym razem ten pan Tapinas mówi, że nie robi tego przeciwko Polakom, a przeciwko polskiej partii, aby ta nie znalazła się w Sejmie. Ale co to oznacza? AWPL-ZHR jest jedyną organizacją w 100% reprezentującą interesy Polaków z Wileńszczyzny i to reprezentującą interesy bardzo skutecznie, bo i na forum międzynarodowym w Europarlamencie, i na forum Rady Europy, gdzie ma swoich przedstawicieli, ale także w Sejmasie i w rządzie obecnie Republiki Litewskiej. I też trzeba dodać, że dzięki właśnie AWPL-ZHR doszło do ocieplenia relacji. Dzięki udziałowi ich w rządzie doszło do ocieplenia relacji z Polską. No i oczywiście to jest tym zarzewiem ataku właśnie na polską partię, a w konsekwencji ataku na polską wspólnotę na Litwie. Jestem przekonany i mam nadzieję, że te ataki, tak jak zawsze, spełzną na niczym i że Polacy odniosą swój kolejny wyborczy sukces. Dziękuję ślicznie za rozmowę, dziękuję za komentarz. Serdecznie pozdrawiam, panie doktorze. Bóg zapłać. Dziękuję, z panem Bogiem. Pozdrawiam. Z panem Bogiem rozmawialiśmy, z panem doktorem Bogusławem Rogalskim, ekspertem do spraw międzynarodowych, prezesem Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, eurodeputowanym szóstej kadencji.